Wasiliki na Lewkadzie, witaj w windsurfingowym raju. Wasiliki was, Wasiliki, choć to z pozoru trzy różne wyrazy, to dotyczą one nazwy tej samej miejscowości. Wasiliki na greckiej wyspie Lewkada to windsurfingowy raj na ziemi. Wyraz Wasiliki po grecku oznacza królewska, a po kilku sezonach spędzonych na tym spocie z czystym sumieniem mogę stwierdzić, że Wasiliki to spot, na którym warunki do pływania na desce z żaglem są wyborne. Wasiliki znajduje się na południowym wybrzeżu Lewkady, zaledwie 36 km od stolicy wyspy. Podróż z miasta Lewkada do Wasiliki jest sama w sobie atrakcją, gdyż trasa, którą pokonujemy, przebiega przez malownicze wioski leżące na wschodnim wybrzeżu wyspy. Docieramy na miejsce, a naszym oczom ukazuje się iście bajkowy krajobraz. Zatoka, nad którą zlokalizowana jest miejscowość Wasiliki, ma kształt litery U. Z prawej i lewej strony osłonięta jest górami, które są odpowiedzialne za tworzenie się efektu wiatru termicznego. Żwirkowo-kamienista biała plaża idealnie kontrastuje z lazurowymi i płytkimi wodami oblewającymi jej brzeg. Dno zatoki jest wyścielone miękkim piaskiem, co sprawia, że można tu pływać bez konieczności używania butów do wody. Wasiliki, liczne tawerny oraz restauracje. Jadąc wzdłuż głównej drogi prowadzącej z Wasiliki do miejscowości Ponti, mijamy liczne restauracje i tawerny oraz ośrodki oferujące zakwaterowanie. Ich wybór jest naprawdę imponujący, a lokale te mają bardzo zróżnicowany standard i ceny. Można zamieszkać tuż nad brzegiem morza, jak i na wzgórzu, skąd rozpościera się zapierający dech w piersi widok. Wybór zależy od nas samych, jak również od zasobności naszego portfela. Mniej więcej w połowie drogi z Wasiliki do Ponti zlokalizowana jest baza windsurfingowa Club Vas. Nie pozostaje zatem nic innego, jak zaparkować auto i wyjść na wodę. Club Vas, zarządzana przez przesympatycznego Anglika, jest największą i najlepiej wyposażoną bazą windsurfingową w okolicy. Dziesiątki najnowszych modeli sprzętu jest obietnicą spędzenia tutaj wymarzonych windsurfingowych wakacji. Motorówki Rescue nieustannie patrolujące wybrzeże sprawiają, że już od pierwszej chwili czujemy się bezpiecznie. Wejście do krystalicznie czystej i ciepłej wody sprawia, że zmęczenie po podróży odchodzi w niepamięć. Wiejący wiatr zachęca do wodnych igraszek i już wiesz, że przyjazd tutaj był dobrą decyzją. W godzinach porannych i wczesnopopołudniowych warunki panujące na wodzie są idealne do stawiania pierwszych kroków na windsurfingu. Instruktorzy polskiej szkoły windsurfingu surfski.pl prowadzą zajęcia z grupą początkujących. Wiele przy tym śmiechu i zabawy, ale cel, jaki ma każdy z uczestników kursu, jest jeden – zrobić jak największy progres. Pomarańczowe bezrękawniki z logo szkoły, w które ubrani są kursanci, dają się zauważyć z daleka. W godzinach popołudniowych sceneria na wodzie ulega zmianie. Termiczny wiatr o nazwie Eryk włącza się, a zaawansowani windsurferzy oraz zawodnicy pro wychodzą z zamiarem odegrania zjawiskowego spektaklu. Podziwiając ich poczynania z brzegu, zaczynasz czerpać z nich inspirację, chcąc dojść kiedyś do takiego poziomu zaawansowania co oni. Wygodna strefa chillout jest miejscem spotkań windsurferów z całego świata. Panuje jedyna w swoim rodzaju atmosfera. Windsurfing daje się tu zobaczyć, usłyszeć i poczuć. Wasiliki, atrakcje po zmroku. Po długim dniu spędzonym na plaży nadchodzi wieczór. To świetny czas na spacer uliczkami Wasiliki. Sklepiki z pamiątkami i akcesoriami plażowymi, które mijamy podczas naszej przechadzki, automatycznie sprawiają, że czujemy się jak na wakacjach. Po dotarciu do końca głównej alejki handlowej Wasiliki wchodzimy do portu, w którym znajdują się liczne tawerny. Stoliki stojące tuż nad brzegiem wody nakryte są kraciastymi obrusami i zapraszają na przepyszny posiłek. Świeże ryby, pyszne owoce morza, sałatka grecka to tylko niektóre z wielu propozycji, jakie znajdują się w kartach menu tychże lokali. To właśnie w takiej scenerii grecki, niespieszny tryb życia siga siga daje się poczuć najlepiej. Wasiliki znajduje się w niezwykle malowniczej okolicy. Jest tu wiele miejsc, które zdecydowanie należy odwiedzić. Warto wygospodarować czas, by pojechać na pobliską plażę Agiofili. Można się tam dostać na przykład pieszo, rowerem, wypożyczonym skuterem lub autem. Innym miejscem, które nie sposób przegapić będąc w Wasiliki, jest oddalona o blisko 30 km plaża Porto Cacique.
przypadku tej wycieczki wypożyczenie samochodu będzie konieczne, aczkolwiek koszt 40-50 euro za jeden dzień posiadania auta do swojej dyspozycji wydaje się być błahy w porównaniu do tego, co dzięki niemu możemy zobaczyć. Porto Cacique jest najbardziej znaną plażą na całej wyspie i jest uznawana za jedno z najpiękniejszych w Grecji. W drodze powrotnej warto nieco zboczyć z trasy, aby zobaczyć przylądek, na którym znajduje się latarnia morska. Białe klify, uderzane przez błękitne wody, robią ogromne wrażenie. Oczywiście atrakcji znajdujących się w pobliżu Basiliki jest znacznie więcej. Jedynym ograniczeniem jest czas, ponieważ tygodniowy pobyt może okazać się za krótki na pływanie na windsurfingu i jednoczesne zwiedzanie. Basiliki, byłeś raz, na pewno będziesz chciał wrócić. Basiliki ma w sobie tę moc, że kiedy ktoś przyjeżdża tutaj choć raz, będzie chciał wrócić ponownie. Przesympatyczni tubylcy, piękna pogoda i widoki, wspaniałe warunki do uprawiania windsurfingu, to wszystko sprawia, że nie ma potrzeby szukania innej windsurfingowej miejscówki. Jeśli jesteś w stanie podjąć ryzyko bezgranicznego zakochania się w Was, to przy najbliższej okazji koniecznie odwiedź to miejsce.